Witajcie! Dzisiejszy odcinek szczególnie warto polecić osobom, które mają psy i z tymi psami chciałyby podróżować pojazdami komunikacji miejskiej w Łodzi. Zapraszam! Widzę się tutaj. Nie, tak chodzi o to, żebyśmy się mieścili w kadrze. Dobra. W dzisiejszym odcinku mówimy o przewozie psów. Jest z nami Marta ze schroniska przy ulicy Marmurowej oraz Filip, który właśnie poszukuje domu. Także jeżeli ktoś z was będzie zainteresowany Filipem, to może go obserwować. Myślę, że będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Poza Stefanem, który oczywiście jest bohaterem kampanii, o której dzisiaj mówimy, a którą wy możecie zobaczyć w środkach komunikacji miejskiej. Marta, spotykamy się, żeby mówić o przewozie psów w środkach komunikacji miejskiej. Chciałbym, żebyś opowiedziała tak naprawdę o tych podstawowych zasadach, których powinniśmy przestrzegać i troszeczkę może wytłumaczyła, z czego one wynikają, tak? Bo to nie jest tylko tak, że to są tak zapisane sztywno przepisy, tylko one biorą się po prostu z praktyki, z tego, żeby zwierzaki, tak jak głosi kampania, nie czuły się zestresowane w środkach komunikacji miejskiej. Dokładnie, zasady są bardzo proste, chociaż my w tej chwili je właśnie łamiemy, ponieważ psy przewożone w środkach komunikacji miejskiej, ich miejsce zdecydowanie jest na ziemi, czyli psów nie wolno, nie należy brać na ręce i siadać z nimi na siedzeniach. Jazda autobusem czy tramwajem, pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo stresujący czas dla psa. Musimy sobie wyobrazić, że pies widzi świat z zupełnie innej perspektywy. On ogląda nogi, mnóstwo nóg osób, które podróżują autobusem czy tramwajem. Te nogi się poruszają, przechodzą koło niego. Pamiętajcie też, że autobus jadąc hamuje, czasami niespodziewanie, więc pies jest narażony naprawdę na ogromny, ogromny stres. Stąd potrzeba zapewnienia mu jak największego bezpieczeństwa. A to bezpieczeństwo i dla psa, i dla podróżujących to jest przede wszystkim kaganiec. Kaganiec to obowiązkowy element podróży zwierzęcia w komunikacji miejskiej. Cóż poza kagańcem? Poza kagańcem smycz, ale smycz krótka. My generalnie nie polecamy smyczy automatycznych. Czyli takich rozwijanych, dokładnie, tak? Bo bardzo trudno nimi manewrować, ale w autobusie absolutnie, absolutnie nie. Krótka smycz, która umożliwi nam kontrolowanie psa, tego, żeby był jak najbliżej nas. Czyli przede wszystkim kaganiec dla bezpieczeństwa innych podróżujących i psa i krótka smycz. O smyczy, jeżeli mogę się wtrącić, było takie zdarzenie rok temu, które przywołuję, bo zapadło mi w pamięć i było dość nieprzyjemnym zdarzeniem, ponieważ jedna z pasażerek stwierdziła właśnie, że wykorzysta smycz automatyczną, wsiadła do tramwaju, pies widocznie się przestraszył, w momencie kiedy drzwi się zamykały, wyskoczył z pojazdu, no i niestety pojazd ruszył. I to się skończyło tragicznie, więc przy okazji tej kampanii chcemy zwrócić wam uwagę na to, że ta smycz, nawet jeżeli macie automatyczną, to pamiętajcie o tym, żeby przynajmniej ją zahamować po prostu, tak żeby ona się nie rozwinęła w trakcie jazdy. Filip zresztą chyba to potwierdza tutaj, uczestniczy w naszym odcinku. Czyli mamy już dwie zasady, jest jeszcze jedna, o której chcę przypomnieć. Jest jeszcze jedna, mówimy o niej na końcu, ale w sumie nie wiem, czy nie jest najważniejsza i od niej powinniśmy zacząć naszą podróż. Drodzy Państwo, tak jak my wychodzimy z domu z dokumentem tożsamości, raczej każdy go zabiera, takim dokumentem tożsamości psa jest książeczka zdrowia. A w tej książeczce zdrowia powinny znajdować się zaświadczenie o aktualnym badaniu, zaświadczeniu o szczepieniu psa. To jest też niezbędne, musimy to zabierać ze sobą, bo gdyby nie daj Boże, stała się jakaś tragedia, tym właśnie dokumentem możemy udokumentować to, że pies był szczepiony, czyli że jest niegroźny. Ugryzienie takiego psa jest niegroźne. Chociaż z drugiej strony, mając kaganiec, na to... Nie powinno dojść do takiej sytuacji. Do takiego dojść nie powinno, tak? Ale generalnie, jeśli podróżujemy z psem, gdziekolwiek, to powinniśmy zabrać jego książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami. Okej, może wykorzystajmy okazję, że jest z nami Filip, jeżeli mogłabyś kilka słów o nim powiedzieć, bo jest wyjątkowym psem, naprawdę dzisiaj się poznaliśmy, a jak widzicie jest bardzo przyjazny, więc kilka słów o nim też warto powiedzieć. To jest bardzo wyjątkowy pies, chociaż o dziwo w schronisku siedzi już ponad 2 lata. Dziś pierwszy raz trafiła mu się taka wycieczka poza schroniskiem.
No i wszyscy jesteśmy pod mega, mega wrażeniem, ponieważ najpierw bardzo dobrze zniósł podróż z samochodem, a teraz, jak widzicie, czuję się w autobusie jak ryba w wodzie. Jeszcze nie zakładaliśmy kagańca, ale Filip zna kaganiec, także jeśli ktoś chciałby podarować mu dom, to dostaje Filipa w pakiecie z umiejętnością chodzenia w kagańcu. Cóż można powiedzieć o Filipie? No po prostu jest cudowny, zachwycił nas wszystkich i zachwyca na co dzień. I nie możemy wyjść z podziwu, że jeszcze jest w schronisku. Ma około 9 lat, jest w dobrej kondycji, jest bardzo żywiowy i energiczny. Lubi ciasteczka, to sprawdziliśmy, że lubi ciasteczka. Tak, i posiada taką cechę, że kocha wszystkich. Czyli tutaj, gdzie dzisiaj jesteśmy, w zajezdni, już zyskał sobie sympatię pracowników. W zasadzie to Filip prawie sprzedany. Także jeżeli jest ktoś, kto byłby zainteresowany, to Filip, pokaż się jeszcze tutaj, żeby potencjalni, prawda, opiekunowie mogli Ciebie lepiej poznać. I słuchajcie, na sam koniec jeszcze jedna informacja już ode mnie dotycząca zasad przewożenia psów w komunikacji miejskiej. Myślę, że dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy czworonogów, a jednocześnie rozwiewamy jeden ze stereotypów, z którym się często spotykamy w rozmowach z pasażerami. Psy, jak również inne zwierzęta, na przykład koty, podróżują komunikacją miejską bezpłatnie, także nie musicie się martwić, że tutaj kiedyś rzeczywiście były takie przepisy mówiące o tym, że jak pies był duży, to za niego trzeba było zapłacić, albo jeżeli trzymaliśmy go na rękach, to nie musieliśmy płacić. Teraz wszystko jest proste, zrozumiałe i czytelne. Zwierzaki, psy podróżują komunikacją miejską bezpłatnie. I to chyba tyle. Nagadaliśmy się troszeczkę. Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy Wam podstawowe zasady dotyczące przewozu psów w komunikacji miejskiej. Dziękuję bardzo Marcie, dziękuję Filipowi i do zobaczenia. Podstawowe zasady dotyczące przewozu psów w pojazdach komunikacji miejskiej. Żeby mieszkańcy Łodzi, pasażerowie mogli je wszystkie poznać, przygotowaliśmy specjalny film, który na końcu dzisiejszego odcinka jeszcze odpuszczę. Natomiast będą przypominały o tym poza filmem, który będzie emitowany w autobusach i tramwajach MPK Łódź. Przypominały również tego typu ulotki, które będziemy rozdawać. Będą przypominały o tym również materiały przygotowane z myślą o najmłodszych pasażerach. Przygotowaliśmy specjalnie materiały edukacyjne, które będziemy wykorzystywać podczas akcji wyjazdów tym autobusem, bo znajdujemy się w autobusie, który nosi nazwę Animal Bus i zaraz o nim troszeczkę opowiem. Natomiast poza tym, że te materiały będziemy można znaleźć tutaj, będziemy również prowadzić zajęcia edukacyjne w ramach Akademii Miejskiego Podróżnika. Będzie specjalny moduł dotyczący właśnie podróżowania ze zwierzakami w środkach komunikacji miejskiej. Natomiast tak jak wspomniałem, znajdujemy się teraz w Animal Busie. Jest to specjalny autobus, który został przystosowany do tego, żeby odwiedzać różne miejsca plenerowe, różne wydarzenia, pikniki. Generalnie będziemy chcieli nim tam się pojawiać, wszędzie tam, gdzie pojawiają się właściciele psów. Po to, żeby po pierwsze edukować, żeby przekazywać te podstawowe informacje dotyczące przewozu zwierzaków w środkach komunikacji miejskiej, ale również przy pomocy schroniska przeprowadzać bezpłatne chipowanie psów, jak również przy pomocy Animal Patrolu ze Straży Miejskiej prowadzić zajęcia, pokazy dotyczące udzielania pierwszej pomocy dla zwierzaków. Oczywiście nie zabraknie możliwości spotkania z nami, rozmowy, nie zabraknie okazji też do tego, żeby dzieciaki mogły sprawdzić swoją wiedzę. Wypełniając właśnie te materiały, będzie można uzyskać drobne niespodzianki, gadżety, które będziemy mieli ze sobą. A dla każdego psa, który zostanie zaczipowany, przygotowaliśmy dodatkowe niespodzianki w postaci takich obroży, które będzie można dać swojemu czworonogowi, że zachęcamy Was do udziału. Informacje na temat poszczególnych akcji znajdziecie na naszym Facebooku. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Prośba gorąca, jeżeli macie wśród swoich znajomych osoby, które mają psy, które być może będą kiedyś
chciały albo będą zmuszone do tego, żeby podróżować z nimi komunikacją miejską, zachęcam Was po prostu do tego, żebyście ten filmik im udostępniły, przekazały dalej. Niech jak największa ilość osób wie, jakie zasady obowiązują w przypadku przewożenia psów w środkach komunikacji miejskiej. Zbieramy się dzisiaj i do zobaczenia w sobotę. A wszystkich Was, którzy nie będą na pikniku, zachęcam do tego, żeby oglądać kolejne odcinki vloga Między Przystankami, a żeby o nich wiedzieć, warto subskrybować kanał. Dzięki za dzisiaj. Cześć!